Trójka po południu, Marcin Bąk, witam Państwa. No, wydarzenie dnia, o którym, wydarzenie polityczne, o którym w Polsce mówi się dużo. To wydarzenie to odejście trojga posłów z Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowych członków Prawa i Sprawiedliwości. Samo odejście pociąga za sobą ważne konsekwencje. Utrata, przynajmniej formalna utrata większości sejmowej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta informacja wydaje się, że zaskoczyła dużą część dotychczasowych kolegów i koleżanek posłów. Została ogłoszona na takiej zaimprowizowanej konferencji prasowej. Zobaczmy. Będziemy mieli w Polsce dwóch pracodawców. Państwo i wielkie korporacje. Międzynarodowe. Wielkie międzynarodowe korporacje. Nie będzie miejsca dla małych firm. Gdy był lockdown, jak Państwo wiecie, i były zamknięte wielkie sklepy, to duże supermarkety, w których można było robić zakupy rzekomo spożywcze i chemiczne, były otwarte. Ale wyspy, które w tych sklepach prowadzili prywatni, drobni właściciele, te zostały pozamykane. Ubrania, drobny asortyment do domu, wszyscy kupywali za kasami tych wielkich supermarketów. To jest taki drobny przykład, jak wygląda dzisiaj traktowanie w Polsce przez niestety rząd, którym kieruje Prawo i Sprawiedliwość, drobnych przedsiębiorców, którzy stanowią fundament w ogóle naszej zasobności, naszej gospodarki. I element drugi. To jest kwestia uderzenia w fundamentalne wartości w wielu obszarach i brak pewnej stabilności. Jesteśmy z panią poseł Janowską w zespole, który zajmuje się sanitaryzmem. Nie dlatego, że uważamy, że szczepienia ochronne są złym pomysłem. Jak państwo wiecie, trudno mi akurat zarzucić w tym zakresie, że nie starałem się, czy nie propaguję szczepień, bo to jest ważna sprawa. Mamy tego świadomość. Natomiast nigdy nie powinno być naszej zgody i nie będzie naszej zgody na jakąkolwiek segregację sanitarną. Z tego względu, że jeżeli ktoś czuje się zagrożony, ktoś się boi, ma możliwość i w zasadzie w tej chwili już tylko ci, którzy nie chcą, nie mogli się zaszczepić. Względnie czekają na drugą dawkę. Ten proces od tej strony powoli kończy się. Nie powinno być tak, że ludzie, którzy nie czują tej obawy, bo tylko sobie mogą zagrozić, bo inni się zaszczepili i już powinni być bezpieczni. W związku z tym nie ma naszej zgody na w jakikolwiek sposób segregowanie ludzi. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, też z tym związana, naprawdę wrzucanie przepisów w ostatniej chwili, zaskakiwanie ludzi bez przygotowania nie jest rzeczą, która się powinna zdarzyć. Nie może być tak, że kibice polscy lecą na mecz piłkarski, który trwa, jak państwo wiecie, 90 minut plus podróż na lotnisko i z powrotem, żeby dowiedzieć się w trakcie nieomal meczu, że po powrocie czeka ich kwarantanna. A jest już z nami pan profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No, wydarzenie ważne, które przemodelowuje polską scenę polityczną. Nie wiemy jeszcze, jakie będą krańcowe konsekwencje odejścia tej trójki posłów. Wydaje mi się, że spora część polityków obozu rządzącego została zaskoczona tą informacją. Dzisiaj rozmawiałem już z jednym z posłów Zjednoczonej Prawicy. Został kompletnie zaskoczony. Dowiedział się z mediów tak nie tak dawno o tym. Jak pan ocenia tą całą sytuację? Jakie mogły być tego przyczyny? Czy te deklarowane przez odchodzących posłów, czy może jakieś inne? No, to, co słyszeliśmy od pana Giżyńskiego, no to nie jest przekonujące. Nie jest przekonujące, bo to jest tak, jakby to mówił ktoś, kto nie wie, na czym polega polityka, że polityka w przypadku pandemii polegała na wyważeniu dobrego i złego. No, dobrego
z jednej strony dobrego, dlatego, bo trzeba było dbać o zdrowie społeczeństwa i walczyć z pandemią i wprowadzać restrykcje. I one dotykały wszystkich, również prywatnych przedsiębiorców, tak jak tutaj pan Giżyński mówił. No ale z drugiej strony to w oczywisty sposób tego typu ograniczenia są sprzeczne z zasadami wolności, do tego, do czego się wszyscy przyzwyczaili. No ale znowu politycy dobrze wiedzą, tacy, którzy patrzą realistycznie, a właściwie wszyscy na pewno patrzą realistycznie, tylko tego nie mówią może głośno, no że tego typu restrykcje były konieczne, bo nie można było pozwolić wszystkim, każdemu, żeby robił to, co chce, żeby nie nosił maseczek i tak dalej. W związku z tym, jak się zastanawiamy, o co tutaj chodzi w gruncie rzeczy, no to nie chodzi o pieniądze z jednej strony, z drugiej strony nie chodzi o realizację jakichś pryncypiów związanych z wartościami, z przestrzeganiem takich zasad, do których większość społeczeństwa by się zgodziła, bo ludzie przecież są świadomi w pełni już tych mechanizmów, że trzeba tutaj wypośrodkować między jednymi decyzjami i drugimi. Czy chodzi o pozyskanie jakichś głosów przez trzy osoby w ewentualnych, w przyszłych wyborach, no to raczej to jest wątpliwe, czy ta trójka wierzy w to, że mogłaby coś takiego pozyskać. Dlatego to co pan mówi o zaskoczeniu ze strony PiS-u, ale prawdopodobnie ze wszystkich stron sceny politycznej, to jest bardzo autentyczne. No o co chodzi? Nie wiadomo w gruncie rzeczy, o co chodzi. Żeby zdestabilizować tą przewagę Zjednoczonej Prawicy. No chyba też nie o to chodzi. Pan Giżyński zawsze się deklarował bardzo jednoznacznie po jej stronie i to, co się stało dzisiaj, to coś mu usłyszeli. No on się deklarował nawet w naszym studiu wielokrotnie w programach, które w rozmowach, które ja z nim prowadziłem. Wielokrotnie były takie właśnie deklaracje o tym, że trzeba tu mocno stać, bo w przeciwnym razie no, grozi nam pewna recydywa rządów lewicowo-liberalnych. No a tutaj mamy taką sytuację, która wydaje się, że tą recydywę znacznie przybliża. Jak pan sądzi, panie profesorze, jakie mogą być teraz następne konsekwencje tego wyjścia? No, formalnie nie ma większości Zjednoczona Prawica. Co może się dziać? Pierwsza konsekwencja jest taka, że to jest sygnał. Sygnał do wyborców, do społeczeństwa, do wszystkich. No bo tutaj mamy do czynienia z pewną powtarzalnością od dobrych kilkunastu miesięcy, że mamy kolejne wyjście albo zapowiedź wyjść. Takim wyjściem będzie prawdopodobnie wyjście, powiedzmy, pana Gowina i jakiś, dajmy na to, 6-7 osób z obozu Zjednoczonej Prawicy. No, mamy rekompensatę w postaci ruchu Kukiza. Czy jak się ta formacja obecnie nazywa, w postaci no może 4-5 osób co najwyżej. Być może jakieś głosy posłów niezależnych będą również tutaj wchodziły w grę jako ewentualne wsparcie. Także to oczywiście nie osłabi w zasadniczy sposób Zjednoczonej Prawicy, ale powtarzam, jest to sygnał do społeczeństwa, że tam prawdopodobnie, myśli sobie statystyczny Polak, może się nie najlepiej dzieje, no bo tutaj mamy, co prawda to co mówi pan Giżyński, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, zupełnie nie przekonuje, no ale wychodzi. Trójka wychodzi, no i taki sygnał płynie do społeczeństwa. Jest to raczej osłabienia, na pewno nie wzmocnienie i będzie z tego korzystała opozycja. To jest druga konsekwencja. Będzie to traktowane jako argument przeciwko PiS-owi i rządowi, i obozowi Zjednoczonej Prawicy, że to się sypie, prawda, że coś tutaj trzeba będzie zrobić, a tym czymś oczywiście są może przyspieszone wybory. Oczywiście opozycji nie zależy na przyspieszonych wyborach, bo by przegrała, ale w każdym razie tego typu argumentacja raczej wspiera. Byłaby takim czynnikiem wspierającym, więc to są chyba takie najbardziej oczywiste konsekwencje w tej chwili. Powiedział pan profesor, że opozycji nie zależy na przyspieszonych wyborach. No może nie całej, ale na pewno są tam politycy, są tam środowiska, które do tych przyspieszonych wyborów prą z taką mocną nadzieją uzyskania czegoś. No chociażby ruch Szymona Hołowni zdaje się, że na razie byłby tą partią, która na wyborach przyspieszonych by zyskała. Więc na pewno są stronnicy uruchomienia mechanizmu przyspieszonych wyborów. Ma pan rację, że ruch Szymona Hołowni by zyskał, aczkolwiek nie zyskałby, ja nie sądzę, żeby zyskał te 25% głosów, zyskałby jakieś kilkanaście osób. Co innego deklarować poparcie dla sympatycznego człowieka, jakim jest Hołownia i stale coś tam opowiada,
że trzeba wyjść poza te opłotki polityki, czy właściwie ten dualizm do tej pory, w tej chwili już nie dualizm, czyli wprowadzić coś nowego, a co innego oddać na niego głosy. Więc, ale ma pan rację, całkowita zgoda, że Hołownia by na tym zyskał. Natomiast na pewno nie zyskałby PSL, na pewno raczej nie zyskałaby Platforma. No nie jest w interesie Platformy ryzykować w tej chwili. No bo co? Doskonale wiemy, no ryzykować 12-13%, no niech będzie to, prawda, blisko 20%, ale to będzie porażka i dla liderów Platformy i wprowadzi pewne ruchy odśrodkowe i już tutaj nie mówię o tym, czy, prawda, w jakiej roli wystąpi tutaj Donald Tusk, o którym się powszechnie mówi. Więc dla Platformy to jest coś takiego, nad czym ona w tej chwili nie sprawuje kontroli, ale także... Hołownia tak, PSL nie, Platforma nie, Konfederacja być może, czemu nie, Lewica też raczej tak, no ale prawda, na dwoje babka wróżyła, można by powiedzieć. Ostatnie pytanie. Panie profesorze, tak, tak. No słowo tylko, że jeżeli by doszło do tych przyspieszonych wyborów, no to nie wiem, czy te trzy głosy by zaważyły na ostatecznym wyniku i czy tutaj nie mielibyśmy do czynienia z większym sukcesem czy Prawa i Sprawiedliwości, niż tego się oczekuje. Może też być taki obrót, że przyspieszone wybory doprowadziłyby do jeszcze większego rozdrobnienia głosów w parlamencie i nikt nie byłby w stanie stworzyć trwałej większości. Teoria spiskowa. Być może są jakieś siły, poza Polską nawet, którym zależałoby nie na przejęciu władzy przez kogoś tam, czy jakąś partię, ale na wprowadzeniu stanu takiego permanentnego chaosu, bo to jest stan osłabienia państwa. Teoria spiskowa jak najbardziej, bardzo atrakcyjna hipoteza. Natomiast czy wyobrażamy sobie pana Giżyńskiego, bo ja o nim myślę, bo tych dwóch innych postaci... To w gruncie rzeczy tak przeciętny wyborca to nie zna, tak jak w tej chwili widzimy. Czy to jest możliwe, żeby pan Giżyński był jakby reprezentantem tego typu sił działających z zewnątrz i zgodził się na to? No wszystko jest oczywiście możliwe, ale to mi się wydaje wątpliwe. No, nie można tego lekceważyć, że jest jasne, tym bardziej, że mamy do czynienia ze splotem tego typu spiskowych czy też niekontrolowanych ataków na Polskę z zewnątrz w postaci tych ataków, cyberataków, dajmy na to, więc może to jedno z drugim jest związane. Ryzykowne bardzo hipoteza, ale weźmy to pod uwagę. Jak wiele teorii spiskowych, bardzo trudna do weryfikacji czy falsyfikacji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wypowiedź dla telewizji Republika. Profesor Henryk Domański był naszym gościem, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dziękuję. A w naszej telewizji już za chwilę program Wolne Głosy.